Dzień dobry, M-Krik, Thanos. Dzień dobry. Dobra, masz tego kierownika i możesz sprzedać ten kombajn. Pozwolę ci go sprzedać. No sprzedajesz go czy nie? Zmiana kombajnu dzisiaj? A, pierwsza naprawa, dobra. I teraz sprzedaż. I za kombajn ile? 100 tysięcy? No, 113 tysięcy za kombajn. Kombajn dogadałem się, że kupiliśmy. Case'a kupujemy. Może być na takiej konfiguracji. Co teraz mam kupić? Header do kukurydzy to nie. Nie potrzebuję tego. 8,5 chyba. No tego 8,5 kupię od razu. Kup. Od razu jeszcze wózek do niego. Gdzie jest wózek? Tu są. Czy już musi być ten? Tak, ale ten case na standardowy lepiej wygląda. Tyżej dopłacił 2,5 koła za te podwójne. Nie wiem, może? Dobra, twój sprzęt zaraz kupię. Co mój jaki? A, jakiś ciąg. Z tym, z kultywatorem. No. To jest. Samochód tu przejechał. Od razu, żeby kasy nie zbrakło. Ale czekaj, od razu pole kupione. Ile to pole kosztuje? Dobra, nie sarż nam haj. Konsalatura nie. Konfiguracja największa. Chcemy na kół. Ciężniki opon. To ty makornika kupujesz. To tak myślałem. To jest ten większy czy ten mniejszy? To jest ten mniejszy. No i dobra. 6-metrowy kun, okej. No zastanawiam się nad 8, ale 8 by była chyba za duża od razu. No i dobra. Ja jadę na pole kosić. A czekaj, jeszcze obciążę, miałem ci kupić. To mogłeś to zostawić. Nie, zabiorę się. A nasiona muszę sobie kupić niestety. Albo dawaj z tym kulturem, bo jest zaraz za mną uprawił. Albo nie, bo tam trzeba powiększyć, to nie. Dobra, to nieważne. Jakby był matem, mógłbym kulturem powiększyć. No i dobra, jedziemy na pole nowe. Numer 72. A ten chłop dojechał już na pole? Jo, dojechał. No, także teraz będzie gra. Dopiero na M-Kriku. Nowe maszyny są. To będzie szło. Było Magnuma kupić. Do czego? 376 koła. Nie no. Aż tak dobrze to nie. A, bo nie powiedziałem tego, że znalazłem wszystkie znajdźki. Nie znalazłeś. Znalazłem. Takim, że ten tu zna. Bo ja wcześniej znalazłem 100 tysięcy i użyję to na pole inne.
Federa nie mogę ściągnąć. A, bo on się nie podniósł do końca. No i kosimy powoli. Te sorgo. O, wiem, właśnie, pole mi... Ej, to musiało się zbugować wtedy. Bo ja zabrałem 100, bo dostałem osiągnięcie. Wiem, ja też zebrałem 100 i dostałem osiągnięcia, i tak mam na Elkriku. Jeszcze do zebrania następne. To jest zbugowane. No, niech oni to poprawią, bo... Mam jeszcze 52 tysiące i nie wiem, na jakie pole wydać. Czy to zbierać te znajdźki, czy nie? Nie, bo to jest nie nasze. Wiecie, jak się robi screena na Windowsie 7? No, print screen. Gdzie to jest? Na klawiaturze. Ale jak to się robi? No, wiesz, gdzie masz na klawiaturze znaczek Windowsa? No mam. No to znaczek Windowsa i obok F12 masz print screen. No jest. Tickets, dobra. Paint. Paint? Kurde, jak włączę, to mi komputer wybuchnie pewnie. Na tych czterech ramach. Powiem ci tak. Ryzykuję. Ej, że tego sorga trochę da z tego pola. O właśnie, katenosorgo. A teraz jak coś tu stoi, nagle z 5 metrów siebie. Wiem, bo nie zdążyłem go sprzedać. I tu jest jeszcze ta leżówka. 4-metrowa. Przy żołnierze. No to niech ona tam stoi na razie. Ty, bo z tego co ja tu widzę, to tu są 4 ciągniki. No. To nie lepiej by było sprzedać tego żołnierza? Lokomotywę mówisz? No. A ile bym za niego dostał? W sensie przez sklep? 90 pewnie. 70 tysięcy. 90? To bym miał ile? To bym miał 100 ileś tysięcy. A za 100 tysięcy... No jeszcze średnik. To będzie ponad 100. No. To weź ten siewnik, wysyp. I weź lokomotywę i jeźdź na sklep. Sprzedać ją. I za to się kupi 2 pola. Chcesz obciążnik do tego? Mam obciążnik. Skąd? Z kultywatora. A, no dobra. Ale powiem ci, że kozacko idzie to sorgo. Ta leżówka to co? Zostawić ją? No zostawić ją na razie. Tyś dopiero ją kupiłem. A lokomotywą pojechałeś, czy nie? Makornikiem jechałeś, gdzie? Lokomotywę teraz jadę. Kurwa, klikam CTI, a tu się GPS włączy. Czyli na GPS i na sklep pojadę. Można, jeszcze jak? Dobra, ja po tym przejeździe jadę się wysypać.
A, no okej. Okay. Kasper, jak wyłączyć GPS? Jak GPS-a? Skręcić kołami. A jak włączyć, to jest problem. CDW. Wyłączyć test CDW. Kontrol. Kontrol chyba WW się włączało. Pamiętam. Wyłączał. Mówisz od razu akcja powiększania pola, tutaj już makarmika przeprowadziłeś, widzę. O, 106 tysięcy. Coś tam owalił. Lokomotywę. Siewnik i obciążnik. No, dobra. A wiesz, że te przyczepy mi nie starczą na ten sorgo? Bo zrobiłem 3,5 przejazdu. Mam zbiornik? 10 ton? Ja tu na prost mam to równać, czy jak? Powiększać. Jak idzie teren? A, bo tu teren równo z polem idzie. No to równo z polem musisz jechać, niestety. Czego ja chuja obrócić nie mogę? Nie wiem. Też nie mogłem Michaela obrócić pługa. O, obróciłeś jednak. A nie, złożyłeś go tylko. Złożyłem go. Obrócić ci go? No, no wiem, on się nie chce obrócić. A ja też nie mówię. Odszedł przód. Puk się zaciął. No debil. O. Fajno, jeżeli go złożyć. Złożyć ja mogę, ale obrócić go nie mogę. Nie no to wiem, złożyć tak go mogę. Pracownik też nie pomaga. Ty ja go na to puścić nie... A, czekaj. Nie wiem, ciekawa sprawa. Dziwne rzeczy się w tym farmingu dzieją. Nie powiem, że nie. Ciekawe sprawy rzeczy. Obracam go jakoś. Cały czas w Bena pierdółca. Tylko, że ja go obrócę, a on się cofnie do tamtej pozycji. Nie no, to jedź go od drugiej strony. Albo po prostu GPS-a sobie ustaw prosto i jedź.
Nie wiem, pewnie się gra zbugowała. Opuścić to ja też go mogę i złożyć, ale obrócić nie mogę. O, obróciłem. Nie, żeś nie obrócił. On tak chodzi w prawo. Ciekawa sprawa. O, obrócił się. Nie. Okej. Gdzie to się u was rangi daje? Znaczy się ten... przy... no wiecie. Można sobie wziąć. Nie da się wziąć. Jak nie? Było. Tak jest. A zobacz, czy Jundirem będziesz mógł wrócić. Na przodzie to ty raczej go nie obrócisz. Kurde. Pewnie też nie będziesz mógł, ale... żeś olej pewnie zmieszał. Bo z Jundirem ten pójdź zawsze chodził. Nie da się. Okej. Ale czemu to nie chce się obrócić? Szkoda, że ten DRM tu po prawej nie jest jeszcze nasz, ale nie da się go kupić. O, masz, jedź. Włącz sobie GPS-a i jedź. Będziesz musiał to jakoś naokoło zaorać, nie wiem jak, ale... poradzić sobie. O, 19 minut już. Chyba, że chcesz sobie case'em pokosić. Co? Chcesz sobie pokosić? No. Okej, okay, rozumiem. Co? Że ten pół przeskakuje na tym kultywatorze. Do góry go podnosił. Okej. Dobra, masz koś.
Oj, przepraszam. Kurde. Ej, co musisz nad polem numer 54, żeby kupić? Słonecznik? 54 albo 53? 53. A czym chcesz to kupić? No. To znaczy... To header trzeba kupić. No. Nie, dobra. Musi, dobra, zrobię ci jako przejąć. Co, chcesz kosić? Że kolegi nie da się obrócić. Dobra, tutaj pod drzewko trzeba podciągnąć, bo to nasz teren. Trzeba wykorzystać. A to będzie wielkie pole, ty. Powiem ci, że to będzie jednak wielkie pole. Też tak myślę. Będzie co robić na tym polu. Co to za linka jakaś tu dostaje? No to będzie co robić. A będziesz to kultywował, czy nie? Myślę. No pewnie tak. Tylko pierwsza będzie kamienie zabrać. Dlaczego w ogóle mały kulterku? A nie ten 8-metrowy albo 6? No kupiłem 5, żeby rządy mógł go pociągnąć. Lub masę. Jak Makorin będzie zajęty. Ulicy. No taka sytuacja, no. Co zrobisz? No, taka sytuacja, że kuga nie idzie obrócić.
Ale bez przystawki wypożyczał czy kupował? Wiesz co? Nie wiem. Ale na razie chyba wypożyje się. Bo nie wiem czy... To a ile ten makronik ma koni? 240. Ojej. A wiesz, że tu jest ten stary case? Co masz 261, ten 7250 Pro? Wiem. Tylko w modach jest. No. Ale chujowo, że tylko z tych nowych case'ów jest tylko Magnum i ten mały. No, nie ma pumy. Kto to widział, żeby naokoło pole orać? Ten jako mija. Ile już masz godzin farmingu, Kasper? My czy ty? Ty. 93. Ja mam 65. No widzisz. Nie wiem jak chciałeś sobie tak grać z tego pola. No kiedy nie wygrałem? Dzisiaj. No. Wcześniej. A ile? Pół godziny grałem. Kurde, te kamienie jeszcze zbierać. A to już... To już się ogarnie tam później. Zwieścić się w zbiornik, czy musi przyczepą przejść? Przyczepą musi przejść. 97% ma. A, że siewnik na tym zostawił. Super jesteś. Prosto na sylo się zostawiłeś siewnik. A czemu? Nie myślałeś o tym Kasperek, żeby wyłączyć kamienie? Nie, jeszcze nie myślałem. Ale pewnie będzie trzeba wyłączyć je powoli, bo... Chyba, że wołami je w ziemię wciskać. Też jest to jakaś opcja. A, ty tam makarmikę robisz, no dobra. To rób. A, osiadę cię na jedę. Tyle się dzieje. Ile ciepło kupiłem? Raz, dwa, trzy. Trzy pola, nowy kombajn, nowy ciągnik, nowy siewnik.
Jakby zresetować tego przygłupa, to by się nie odbagował? Nie wiem. Może i by się odbagował. A chcesz i masz czas? Jak wyjadę do końca? Pewnie po zapisie gry by się odbagało. Tak mi się wydaje. A jak go zresetuję, to się może odbagować. Ale nie musi. Dobra, to ja dokoszę ten ostatni przejazd i będziemy się powoli chyba żegnać, co? A ile mówią? 32. A nie 32? Wiem, że 32, ale powiedziałem specjalnie tak, jak coś. Okej, jak coś. Ej, to ładnie tego sorka dało z tego pola. Trzydzieści dwie tony z tego pola dało. Co działa? Nie wiem, podczepiam go. Obrócił się głupi chuj. No, pewnie się zbagował. On się przez pracownika zbagował, debil. Czemu przez pracownika? Bo ja wcześniej, jak go puściłem na pole, to pracownik go złożył tak, że on był odwrotnie niż powinno się go składać i on się złożył od razu. Aha. Dobra, zjeżdżam kombajnem na gospodarstwo i finał. I kończymy film. Już myślałem, że złapał się drogą. I na tam będzie 40 na godzinę, ja? Ja jadę 30. Korzystać tutaj przyhamowo pod górę, przyjaciel. Chodź na chwilę. No wiem, ale tu się pod mostem przejeżdża, nie nad mostem, tylko pod mostem. Ej, luźno. A gdzieś świnie pod mostem? Nie. Nie patrzyłem. Przejeżdżałeś obok nich. O, tu gdzie stoję leżą. Świnia, krowa i kuń to jest. I guziec. Nie, owca. Trochę takie cheaterstwo, ale... Czemu gra tego nie naprawiła, to nie wiem. Oni pewnie sami nie wiedzą o tym, czy wiedzą.
Ja chcę bardzo mocno, gdzie mogę pozbierać wszystko. Nie, no, znowu będzie milion, to nie. Albo co najmniej 10. Czy co? A no, jest owsa. Na tym, na stacji. Ja próbowałem to nie skoczyć, ale mi się nie udało. Dobra, wysypuję to i kończymy. Dobra. Naura. Na razie. Cześć. Trzymajcie się. Nie no, ile jest? Jeszcze muszę zobaczyć. 33 tony pewnie. Sorgo, 32 300. 1400, ładna cena. W sensie się robi. Tak więc może dzisiaj jeszcze pójdzie na sprzedaż. O, jęczmień 1300 prawie. Nie wiem, czy ten jęczmień na kury nie zostawić, które będą w przyszłości. Dobra, także naura.